Cześć. Tu chyba nie będę nic tłumaczył, tylko pokażę. I tyle. Historia lubi zataczać koło. To co, za tydzień i rok jeździmy? Czas start. No, tak więc tak minął cały dzień i tym pięknym, cudownym akcentem w postaci wału, który bije na trzy dychy, kończymy dzień dzisiejszy i niestety niestety niepowodzeniem, bo miałem sobie to skleić dzisiaj, żeby to schło i w przyszłym tygodniu to miało jeździć, a tutaj niestety wyszedł kibel, jak zwykle, wiadomo jak to, co nagle to po diable. Ale wał nigdzie nie spadł, tradycyjnie wszystko leżało elegancko. Miałem taki ten pomiar, to wiadomo, że taki mało, że tak powiem, wydatny i w ogóle, ale no zaraz, sekundkę, zróbmy tak, żeby wam pokazać. Pomiar nie jest mega precyzyjny, ale myślę, że no ja gołym okiem widzę, że ten wał bije, no to tam czujnik to już jest po prostu kwestia, że tak powiem, formalności, nie? No, także za dobrze to nie jest. Spróbuję chyba sam to gówno wycentrować. No, także w przyszłym tygodniu niestety nie jeździmy. A ja tak dzisiaj chciałem
to skleić, żeby w tygodniu móc pociągnąć temat dalej. No ale dobra. No niestety wyszło, czyli jak zwykle. Ogólnie to wszystko jest przygotowane, skrzynia, wszystko jest gotowe, zdystansowane i zostało tylko autentycznie ten wał wkleić niestety w tą połówkę, bo tu już jest gniazdo wytarte. Wchodzi, wiadomo, lekko ciasnawo, ale nie na tyle jak powinno, więc trzeba ten wał wkleić z tej strony łożysko się działo ciasno. Oba czopy wału są ok, łożyska się działy ciasno, więc tylko to jedno gniazdo niestety do poprawki. Także koniec. Szkoda, bo wszystko przygotowałem, nawet tarcze wrzuciłem, żeby się wymoczyły. I kibel kaszana. Tu nie chodzi o koszty jakby tego centrowania, bo koszt i tak dalej, czy to nawet gwarancyjnie, to jest jakiś tam śmieszny typu 2-3 dychy. No tylko chodzi o to, że wysyłka, nie? W lewo, w prawo i już się robi z 30-20 zł, to się już się robi stówka. Plus tydzień albo dwa czasu, no i niestety, no, kaszana. Także tym razem chyba rzeczywiście spróbujemy sami ten wał wycentrować. Chyba posiadłem kolejny level, jeżeli chodzi o składanie tego starego gówna. Bicie na poziomie 300. Troszkę wiadomo o to chodzi, ale gniotłem ten czujnik, przyciskałem sobie tutaj narzędzie pod narzędziami i tak dalej i wychodzi, że 300 bicia. Za chwilkę to jeszcze spróbuję poprawić i jeżeli będzie gites, no to składamy. Dobra, a teraz to już definitywnie koniec na dziś. Ale kończymy z takim efektem. Udało mi się ten wał wycentrować. Ostatecznie stanęło między 1,5 a 200 bicia, więc nie jest źle. Został odprężony bez uszczelniaczy obracał. Znowu to. Bez uszczelniaczy obracał się bez żadnego oporu. W tej chwili już ma założone oba uszczelniacze. Jest założony ten dekielek uszczelniony masą. Wszystko jest już. Wszystko właściwie, jeżeli chodzi o połówki i tak dalej. Nie licząc tu uszczelniacza, bo to już idę, już mi się nie chce dzisiaj tego robić. Jest sklejone, przygotowane, żeby sobie wyschło. Najważniejsza sprawa w tej chwili to, żeby wyschły masy uszczelniającej tu i tu. No i będziemy dalej mogli działać nad tym, nie? Jeżeli chodzi o sprzęgło, zakładamy je plug and play, ono zostaje tak jakie było, wiadomo, tylko dystansujemy i dajemy nowe tarcze sprzęgłowe. Reszta zostaje, bo wszystko wygląda, że jest w porządku. Zapłon zostaje, wysprzęglik zostaje, pokrywy zostają. Inny jest za to cylinder, leży tam, nie będzie już gazelowskiego. Mam nadzieję, że wrócimy do niego za jakiś czas, ale póki co będzie 0,60. Jest nowy tłok, trzeba będzie ten tłok spasować, dopasować do niego zabezpieczenia Vossnera, które gdzieś tu leżało, sorry, już nie będę szukał. Wiadomo, pierścienie sprawdzić, no i głowica będzie ta, która była, czyli tylko myju. Jest sobota, godzina 22, ja na dzisiaj kończę, gdyby nie parę takich schodów jak ten wał i tak dalej, jeszcze parę tam innych, ale już nie będę mówił, nawet o tym wspominał. Byłoby dużo szybciej, ale cieszę się, że jest złożony. Jest też parę takich niepokojących tematów, ale o tym to już wiedziałem 3 lata temu, jak go składałem, ale o tym nie będę mówił. Później będzie, że do trzepania trzeba dwojga w komentarzach i tak dalej. Jak coś się stanie, zamelduję Wam. Mam przygotowany materiał odnośnie tego, co tam w środku zastałem, jak to zostało zrobione i tak dalej. Ale o tym nie będziemy odpukać w niemalowane. Będziemy się martwić w razie co. Także ja na dzisiaj kończę, spadam. Tuleje centrujące, tuleje centrujące są, siedzą tuleje centrujące.
śruby na imbusy, no wszystko oprócz tego uszczelniacza, nie chce mi się tego dzisiaj robić. Spadam. Na dziś będzie tyle, także mega, mega się cieszę, że to tak wyszło, jak wyszło. Dobrze, że się zacisnąłem, dobrze, że dupę zacisnąłem i się dzisiaj za to wziąłem. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będziemy mogli wrzucić go do ramy, no i ruszyć na przegląd i tak dalej. Dziękuję Wam wszystkim bardzo za poświęcony czas. Dziękuję wszystkim moim patronom za wsparcie, jakie mi okazują. Dziękuję wszystkim, którzy obserwują i tak dalej, subskrybują kanał. Zachęcam oczywiście, subskrybujcie kanał. Zbliżamy się do 13 tysięcy wolnymi kroczkami. Powolutku sobie idziemy do 13 tysięcy subskrypcji. Mam nadzieję, że do końca roku uda się 20 tysięcy zamknąć. Tak bym chciał, żeby było. Jak będzie, zobaczymy. Zachęcam oczywiście do rzucania łapek, szczególnie tylko i wyłącznie tych w górę. Pisania komentarzy tylko i wyłącznie pozytywnych. Zachęcam również oczywiście do obserwowania Instagrama, Facebooka. Tam oczywiście są różne backstage'e i tak dalej. Zachęcam również oczywiście do wspierania kanału poprzez serwis Patronite. Rzućcie sobie okiem, może któryś z progów Was zainteresuje. Patroni wiedzą o wszystkim nieco szybciej, więcej i nieco inaczej osobiście. Także na dzisiaj będzie tyle. Dziękuję Wam wszystkim za poświęcony czas. Życzę Wam wszystkim miłej niedzieli. Uważajcie na siebie. Jeżeli pod tym filmem będzie 1000 lajków, to w następnym filmie odpalamy silnik i jeździmy. Do zobaczyska. Ryan Little.